poligon ważniejszy, kompania honorowa ważniejsza gdzieś tam, weekend z wojskiem. Też są żołnierze zaangażowani, bo teraz ta akcja, fajna akcja. No ja nie mówię, że, że to jest zła akcja. Nawet ostatnio powiedziałem, pochwaliłem, że to super akcja, ale, że cywil idzie się na jeden dzień na weekend przeszkolić, wie jak, jak się posługiwać bronią. No ale niestety żołnierze są też w to, w to zaangażowani i często jest tak, że jeden weekend, drugi weekend, no to nie jest praca na etacie od poniedziałku do piątku, od 7 do piętnastej, tylko bardzo często, jak nie służba, to kompania honorowa, jak nie kompania honorowa, to wyślą na granicę, jak nie na granicę, to jakieś ćwiczenie. Jak, jak to znaczy, że, że, że jakieś tam właśnie syłki na jakieś imprezy inaugurujące otwarcie na przykład Biedronki, albo... A tak wiesz, tak powiedziałem rzeczywiście, no, że... Ale ja, ja powiem ci tak, że kiedyś byłem na takim festynie i, i były te namioty, tam różnych jednostek i tak z ciekawością podszedłem do, do jednej, nie będę już mówił jakiej, bo też nie chcę tam No, coś, bez jednostek nie ma sensu. Ale tak, generalnie tak, tak. tak przypaliłem Janka, że chce się zapisać, no. w ogóle chce być właśnie komandosem, tego, nie? no i w zasadzie to nikt mnie jakoś specjalnie nie przekonał, ani tą, wy, tą wypłatą, a wszystkie jakieś takie informacje to dostałem, tu proszę ulotka, proszę sobie wejść na stronę, nie? Cześć, pa. I później jak zadzwoniłem do chłopaków z tej jednostki, no to nie mówią, no, no widocznie chyba wzięli tych z kuchni, co tam ziemniaki obierają <grym> i za ich wysłali na ten festyn, do tego namiotu, żeby tam stali i rozdawali te ulotki, nie? No ale to przy obecnym, jak gdyby braku w zasobach ludzkich do wojska to chyba nie jest dobry ruch pijarowy. Te wszystkie namioty na dużynkę. No to w ogóle wiesz, no, to, to, że. Zobacz, no i ty, ty jesteś cały czas bombardowany, znaczy ty, my jesteśmy bombardowani z internetu, wiesz, jakąś promocją z, z telefonii, z internetu, czy z jakimiś produktami, ale nie ma takiej promocji o wojsku, nie? Że stary tam dołącz, będziesz jeździł tym czołgiem, helikopterem, gdzieś pojedziesz, nauczysz się języków, nauczysz się szczelacznie nie? Nie wiem, wojsko cię wyśle na, na jakieś studia i w ogóle no, damy ci mieszkanie, chałupę będziesz miał, wiesz, lepiej, nie? Tak jak mówisz, no, tam na tych wszystkich dożynkach, czy gdzieś tam na jakichś festynach stoi namiot, jest dwóch żołnierzy i oni też tam są tylko po to, żeby załóżmy, ładnie wyglądać. Mają buty wypastowane, świecące się, mundur wyprasowany, tak, i ulotka, oni, ich załóżmy, nie przeszkolił. No i nieraz stoi oficer z WCR, był WKU, który coś tam wie, jak przekazać informacje, jak sprzedać się i co powiedzieć, a czego nie mówić. No to akurat jest okej, okay, nie? A jak stoi, załóżmy, szeregowy albo kapral, który w nagrodę dostał y, uczestnictwo w sobotnie w takiej imprezie, no to co on ma powiedzieć? Co on nie jest przygotowany do tego. I ty masz, masz dzieciaki, bo już rozmawialiśmy, tak. nie? Masz syna? Masz? Mam. No i teraz zachęca, będziesz zachęcał, żeby wstąpił do armii polskiej? Nie. A do amerykańskiej? Też nie, do żadnej armii. A tak, ci tak, no to jest, ja jestem z tego zdania, że no niech robi, co chce, nie? Będzie się interesował wojskiem, niech idzie do wojska, będzie się interesował, nie wiem, rolnictwem, nie zostanie rolnikiem. Za ciebie ktoś zachęcał? Rodzice? Przez... Właśnie nie. Słowa U mnie w rodzinie nie. nikt nie był żołnierzem. Znaczy, no wiadomo, ojciec był w zasadniczej służbie, nie? Dwa lata. Mhm. I to, co oni mi opowiadał o zasadniczej służbie, to powiem ci później, się ziściło. W praktyce, jak poszedłem, to tak dużo się nie zmieniło, nie? O zasadniczej służbie yy, od mojego ojca się dowiedziałem, że nauczył się tam pić i palić, przeklinać, no i robić jeszcze inne dziwne, no, głupie no, no, rzeczy. No. Znaczy, no akurat już teraz się w wojsku tak, tak nie pije, no znaczy ta rezerwa, jak przyjdzie, to tak różnie bywa, gdzieś tam ten, ten alkohol przymycą, gdzieś tam się yy, sobie pociągną, nie? Ale no z opowieści ojca wiedziałem, że nie chcę być szeregowym, bo tak, nie? Żeby mi jakiś tam kapsel ganiał, nie? Kapsel, czyli kapral. Ja tak będę sobie żargonem walił, a niekoniecznie nie, nie, nie żołnierze nas oglądają, że tą, tak... Żeton to? Żandarmeria. Kto Żandarm. Tam, kto ma jeszcze tam jakieś przyzwiska? ciekawe? Dwukropek to podporucznik. Gwiezdny kapral to jest na przykład major, pod, podpułkownik, bo ma, wiesz, gwiazdy i ma dwie belki, nie? To czyli gwiezdny kapral. A generał? Sierżant to sierściu, generał to z, różnie, no stary, tam, no na, na dowódcy mm -hmm. mówią stary, na generała tak nie, nie pamiętam żadnego <grym> przezwiska, nie? Ale, za, ale na, ty, na, poligonie, jest dobry. <grym> na poligonie, na poligonie byliśmy, nie? No to jak jechał, taki, taki też był upierdliwy yy, yy, Pułkownik, dowódca brygady, później dostał oczywiście generała. To jak jechał na, na kontrolę, to wiesz, to był na nasłuchu na radiu, nie? A ktoś tam wiesz, patrzy, że jedzie, nie? I też radio podni podniósł: szkodnik jedzie, szkodnik jedzie, nie? I on to wszystko słyszał. A później wiesz, na, na tym, na apelu: drze, papę, że co pa, 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 to, kto to, dojść, znaleźć mi winnego, kto to gadał, że szkodnik, co to za kryptonim, nie? Były takie akcje, jak na przykład na CK Deserterzy z Kaiserem i w ogóle takie jakieś. Dziwne, rzecz no to tutaj mówisz, że Różne taki... są akcje, różne są akcje. To jest nie to śmiesznie jest. Zdaniem. Nie, w wojsku jest bardzo śmiesznie, mi tam się podobało, nie? Czyli są jakieś plusy? Są plusy oprócz jak najbardziej. Do, oprócz wiesz, tego, co zamówisz tak... na YouTube. Nie, nie? Że no, są absu... jak... Absurd goni absurd, ale. Ale jest wesoło. No. Jak się umiesz, tam załóżmy ustawić i dobrze żyjesz z żołnierzami, bo nie tylko z przyłożonymi dobrze żyć, a... Podwładnych gnoić to jest bez sensu. Przecież ja zawsze wychodziłem na, z takiego założenia, że lepiej współpracować niż kogoś tam, wiesz, ganiać z batem. I mi się wydaje, że dobrze na tym wyszedłem, jeżeli chodzi o dowodzenie. Często na kanale mówisz o tych absurdach, które gonią absurdy, a taki top. Topów top y, jakąś anegdotę. Kurczę, nie wiem. z kieszeni. Z kieszeni aneg anegdotą? Śmieszna sprawa jest y, z tymi y, instruktorzami, wiesz? Bo każdy kij ma dwa końce, jak to się mówi, nie? I jak mój szef. Tego nie, nie, nigdy nie mówiłem na kanale, ale dobra, powiem, nie? Słuchaj, mój szef który mnie tam troszkę spowodował to, że już podjąłem ostateczną decyzję na odejście, nie? No już na koniec chciałem mnie troszkę dojechać i tam, wiesz, dał mi mapę, postawił zadanie, coś tam masz narysować, zaplanować i tak dalej, i tak dalej, nie? No, zabrałem się za robotę. No cholera, kawa mi się wylała na tą mapę, nie? Przez przypadek. No kurde, wiesz, no tak intensywnie pracowałem, że mi się kawa. No i powiedział, nie ma opcji, masz tutaj poklej mapę, nie? No to wiesz, instruktaż. Jak mu to zrobić? I zabezpiecz materiały, tak? No bo tak się da jak się do żołnierza zwykłego mówi, że ma, udziel mi stłutarzu i zabezpiecz materiały. No i też. Ja tak powiedziałeś nie, do szefa? Ja nic nie wiem. Udziel mi słucharzu, jak to zrobić i zabezpiecz materiały, nie? No to dał mi ten klej, budapren. Jakieś tam dożyczki, jakieś nożyczki, nie? No i patrz na ten Budapren. Kurde, że w ogóle praca z tym Budaprenem wymaga tam maski i gogli ochronnych, czegoś tam, czegoś tam, nie? Bo inaczej spowoduje zawroty głowy. I może tam, wiesz, omdlenia i tak dalej. No i zacząłem kleić, zacząłem kleić i dziwnym trafem cholera, cholera rzeczywiście zakręciło mi się w głowie, nie? Poszedłem do szefa, zameldowałem, że ten, że, że źle się czuję po tym, jak mi kazał z tym budaprenem pracować. Napisałem meldunek do dowódcy brygady, że nie zabezpieczył mi materiałów, nie udzielił mi struktur do pracy z budaprenem. I? Nic jeszcze, do lekarza poszedłem, żeby lekarz się przebadał. Lekarz potwierdził tylko to, że byłem zatruty Podłączyłem to wszystko pod, pod meldunek, nie? Ale to już, wiesz, ostatnie dni moje były, nie? No i co na to szefu dowódca? Różniej? A to już nawet, wiesz co, nawet się nie interesowałem tym, co z tym było, nie? Ale podejrzewam, że było wesoło. I <laughs> tak Bo to jest z tymi instruktarzami, widzisz, no. to jest, nie? Nie tylko, nie tylko y, dowódca może gdzieś tam y, szpilę wbić, ale jeżeli troszkę, wiesz, jak postępować, troszkę by byłeś w tym wojsku, znasz te regulaminy to również też możesz szpile wbić dowódcy. Jak trzeba. A można normalnie, nie? A można normalnie. Po ludzku. Dlatego ja byłem zawsze zwolennikiem współpracy, nie? W jednym z odcinków mówiłeś o legionie międzynarodowym, który walczy na Ukrainie. Słuchałem tego i, i też... Yy, no, dobrze powiedziane, nie? Że to nie jest gra komputerowa żeby się dobrze zastanowić zanim ktoś tam pojedzie i, i będzie walczył o wolność naszą i waszą, nie? Przede wszystkim to nie jest gra komputerowa. Też, tak jak tam mówiłem, trzeba sobie zdawać z pewnych rzeczy sprawę. Tam, ja wiem, że w większości tam jadą osoby, które gdzieś tam Liznęły tego wojska, gdzieś tam może już uczestniczyły w jakimś konflikcie, może są byłymi żołnierzami i mają ochotę gdzieś tam jechać jeszcze powalczyć, ale te, trzeba sobie też zdawać z tego sprawę, że to jest, yy, kod, podpada pod kodeks karny. Już nie pamiętam który artykuł, ale bez zgody Ministerstwa Obrony Narodowej nie możesz sobie tak pojechać i walczyć na Ukrainie, nie? Nawet jako cywil? Nie, nie możesz. Tam później wiesz co, bo zapomniałem to powiedzieć na filmie, ale dałem po prostu komentarz i przypiąłem na, na, na samą górę, że tam kodeks karny, artykuł taki, taki, żeby bez zgody i grozić tam. no Już nie, nie chcę strzelać, nie? Ale jest tam pod tym filmie, filmem na pewno przypięte pineską na samej górze mój komentarz, że jeszcze artykuł jest z kodeksu karnego na to. A myślę, że to jest zasadne w ogóle, tam taki udział nasz. Już nawet nie mówię jako cywili, którzy się dołączają do tego legionu, ale na, no tutaj ta pomoc. Te czołgi, ten, ten sprzęt wysyłany tam i tak dalej, to pozbywanie się naszego y, sprzętu, a jeszcze nie mamy nowego. No to, to mnie trochę tak, y, no ja, jak sam wiesz, też tam walczyłem mhm. i no to też jest cały czas wyścig zbrojen, nawet w tym sporcie, nie? kto ma lepszą tak, technikę tak, tak. i tam wytrzymałość i tak dalej. I, i to, to trochę tak y, wiesz, no pojechały te czołgi jakieś, pojechały. te armaty, Peteki, no no. I a, nie wiem, mamy. Jeszcze jakieś nie, nowe na nie. No właśnie. Batalion stoi pusty. Ten akurat wiem, z którego batalionu poszły czołgi i teraz ten batalion stoi pusty. Sami tam są, wiesz, żołnierze, którzy to mieli na stanie, to już nie mają na stanie. A co bezbojenia. się z nimi dzieje teraz? Co oni robią? Czekają na nowe czołgi. Albo dostają, dostają zadania, oddelegowani są do pracy w, na innej kompanii. myślę że który sprzęt będzie faktycznie praktyczniejszy w takim realnym boju? Ten nowy czy ten stary? Myślę, że nowy. Myślę, że nowy. Tam jest więcej, więcej zaawansowanej tej technologii, który, dzięki której możesz wiesz lepiej namierzyć. Ta armata jest precyzyjniejsza, te celowniki są precyzyjniejsze. No tak, ale on jest też na fasze elektroniką. Tak. A elektronika nie zawsze jest odporna. No nie zawsze. Na warunki atmosferyczne. I też wiesz, odłamkowo od burzącym poślesz, to cała elektronika, która jest na wieży też leży wtedy, nie? No właśnie. No to no bo To jest moje takie pytanie, te, tu dostaję taki sygnał, że tam się śmieją z tych y, Rosjan, że mają stare, y, dziedowskie czołgi, armaty i tak dalej, ale to jest taka czysta, stara mechanika, jak ten... Gniotca, nie Jak ten Kałasznikow, nie? Bo też, tak, y, też tutaj sygnały dostałem takie, że na przykład AR nie wiadomo jak się zachował po trzech tygodniach y, leżąc w okopie, gdzie on jest bardzo delikatny i trzeba go czyścić, mhm. żeby się tam gdzieś nie przycinał. A kałach już taki nie jest. Tak samo jest z tymi czołgami, armatami, że to jest, to jest stary tam 40-letni nawet sprzęt, czy nawet i 50 lat, ale to jest, to to jest czysta mechanika, nie? że tam można go zasypać ziemią, lufę tam zabezpieczysz tylko i odkopiesz go z tej ziemi, odpalisz i on dalej będzie zabijał. To jest prawda, no, ale wszystkie armie świata no, rozwijają się: czołgi czwartej generacji tak i tak dalej. No każdy idzie do przodu są z, z tym wszystkim. Te, te pancerze też są coraz lepsze, nie? Reaktywne. No ale mimo wszystko to jest no. elektronika. Jak no mimo coś, wszystko. Jest jakaś brojna elektronika, nie? No tak. tak. Zaguszarki, jakieś no. dziwne rzeczy i co? I stoimy. To warto mieć coś, coś po, po, ze starego sprzętu, też, nie? No tak wychodzi. Jakie jest Twoje zdanie na to wydawanie sprzętu naszego? W momencie, kiedy jeszcze nie ma, bo ja rozumiem, że no, no. mamy nadwyżkę i tak dalej, nie? To... Znaczy w naszym interesie jest ogólnie to, żeby ta Ukraina była, tak? Bo jest buforem. Także że to, to, że dajemy sprzęt, lepiej żebyśmy dawali sprzęt, niż żebyśmy sami się angażowali w tą wojnę. Bo na razie wojna z Rosją nam niepotrzebna jako już taka oficjalna, nie? A ty którym sprzętem wolałbyś walczyć osobiście? Nowym. 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 Miałem okazję, powiem ci, e, w, w troszkę strzelić sobie z rosyjskiego czołgu PT-91 i później wsiąść sobie do, leo, do Leoparda niemieckiego. No jest inna kultura pracy. Być może ten czołg tyle samo przeżyje na polu walki, no ale tam też inaczej in, inaczej się pracuje. In, inne są te systemy, lepiej się strzela. Jest automatyczne naprowadzanie. Wygodnie jest? Ciszej? Jest dużo więcej miejsca. Ciszej nie musi być ciszej, bo tak masz hemofon, nie? Mhm. Hemofon masz tu na uszach przypięty, także nie ma problemu, to może być głośno. A jeżeli chodzi o broń, to byś wybrał beryla, czy grota z karabinu? To jest yy, bez znaczenia tak na dobrą sprawę. Myślę, że jednak jakbym wybrał beryla, najważniejsze jest to, żeby, żeby jeszcze do tych beryli dali załóżmy celownik chociaż kolimatorowy. Przecież są. No tak, są. A na, stanie, zobacz, są na... na stanie są. Na stanie są. A na którym zdjęciu weź, zobacz sobie te fanpage e którejkolwiek jednostki, jak żołnierze biegają. A prawdą jest to, że żołnierz NATO ma mieć w na wyposażeniu na przykład latarkę do karabinu? Tego nie słyszałem. W standardzie na wyposażeniu? No, że latarkę, właśnie kolimator, takie rzeczy, nie? No te kolimatory są, ale jak ja byłem jeszcze dowódcą kompanii, to kolimatorów było, nie wiem, 10. Na ilu? No na kompanii załóżmy 80. To jak No może nie 80, ale tych. No, nigdy się nie używało tych kolimatorów. Strzeli z kałachów. Bo to też, to też za, za każdym razem trzeba, wiesz, założyć, zgrać te przyrządy celownicze, zgrać ten kolimator. To nie trwa, wiesz, 5 sekund. To nie jest zabawka, tylko to trzeba, wiesz, strzelić, ustawić. No ale zobaczyć, go ustawisz, nie? no to co? A później do magazynu on... zdajesz, to też musisz go ściągnąć, bo musi być wszystko na swoim miejscu, nie? to nie miałeś tak, że tutaj jest kałach powałki i to jest mój? No nie służby i no. tu nie ściągać kolimatora? No, jak przy, przyjedzie ci kontrola, musi sprawdzić, że wszystko jest tutaj, tego, nie? No Ładnie, i pięknie. I co? I rozbierają, tak? No, rozbierają. A żołnierz powiem ci tak, nawet że jak żołnierz chce sobie kupić swój kolimator, tak? Chce być, kurde, no nie wiem, lepszy. Lepszy, tak? Chce, chce coś od siebie dać, tak? Bo lubi to wojsko, no to nie ma tak, że ty swój kolimator kupisz założysz na swój karabinek, który został ci przydzielony i dasz to szefowi do magazynu. No może się trafi taki szef, może się trafi taki dowódca, że pozwoli. Ale... A czyli to jest generalnie wszystko ich dobra wola. Tak. to wtedy... znaczy dobra wola? Później Pęć. przełożony też może cię opierdzić za to, że dlaczego w magazynie jest sprzęt, który nie jest na stanie ma na magazynie, tak? No ale rozumiem, że normalnie na rynku, w firmie, no to inicjatywa idzie oddolnie, żeby poprawić jakość tej pracy, nie? W wojsku jest trochę inaczej. Trzyma się załóżmy, poszedłem na kompanię logistyczną. To tam szef trzymał y, radia nowe w szafie, żeby tylko się nie popsuły. Nie, bo jak będzie trzeba przekazać kompanię, rozliczyć, to żeby łatwiej było rozliczyć, nie. Ja te, ja te radia wydałem kierowcom, nie? Mówię, to będzie super, lepsza łączność, nie? Weźcie to pom pomontujcie okazało się, że czegoś tam brakuje, trzeba y, jakiś tam moduł, bo, bo nie ma łączności, bo jakiś moduł jest potrzebny, zapotrzebowanie do Wojskowego Oddziału Gospodarczego. No i kurde, papierologii, miesięcy czekania, wiesz. Żeby to pospinać. Bo żeby to pospinać wszystko, to masakra, nie? A ty myślisz, że my jesteśmy gotowi na taki konflikt, jaki mamy na Ukrainie? Nikt nie jest gotowy. A, a wojsko nasze? W pewnym stopniu zawsze jest gotowe wojsko, tak? No mamy przecież broń, mamy amunicję, mamy żołnierzy, czyli teoretycznie jesteśmy gotowi, nie? Teoretycznie. Ale, ale logi logi logistycznie może to wszystko się troszkę klinknąć. Od takich podstaw wyjdźmy, bo fajnie kupiliśmy sobie nowe czołgi K2, yy, yy, te Abramsy od Amerykanów, te wyrzutnie, tak, z Chin też. Mm. Fajnie kupiliśmy nowy sprzęt, a jest problem, żeby żołnierzy umundurować. Żołnierz rezerwy idzie <coughs> teraz yy, sobie... Na szkolenie, tak, przychodzi rezerwista, no i dostaje starą kurtkę, stary wzór, tą tak zwaną behatkę, metalowy hełm, a zaraz zawodowi będą chodzili w metalowych hełmach, bo czas używania hełmu kewlarowego to jest chyba 10 lat. Jak minie 10 lat, to nie można używać hełmu kewlarowego, a metalowy można używać, bo on nie ma okresu używalności. On jest nieziszczalny. A kewlarowy przecież też jest taki, co on się zużywa. Ale zgodnie z przepisami 10 lat. I co z tego, że on jest sprawny. Zaraz żołnierze, mówię ci, będą zdawali te wszystkie kewlari i będą im wydawali metalowe tak zwane orzeszki. A myślisz, że ten model działania, który jest w siłach specjalnych, wojskowych siłach specjalnych, kiedyś zostanie sklonowany na taką regularną armię? Chodzi o to właśnie, że się da że znajdą się tacy ludzie, którzy... No bo jakby takiego nie było mentalu tam może, to, to byśmy do, do dzisiaj nie mieli żadnych sił specjalnych takich na poziomie no tak. właśnie Gromu, i JWK czy Formozy i innych. No to to zależy wszystko od dowódców. Bo jeżeli wszystko idzie do ministerstwa, że jest ładnie, pięknie i wykonujemy tylko tak, panie, genera... tak, panie ministrze, Ale rozkaz... Ale twoim zdaniem idzie w tym, w tym kierunku? Żeby było lepiej? Tak. Na razie nie. Na razie idzie wszystko na ilość, nie na jakość. Na chwilę obecną wydaje mi się, że na pałę chcą po prostu stworzyć jak największą ilość wojska. Chcą 200, 200 tysięcy osób przeszkolić rezerwy w przyszłym roku, chcą, chcą przyjmować jak najwięcej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i ich tam głaskać, żeby czasem nie, nie odeszli z tej dobrowolnej. To jest śmieszne, nie? że do, do, do dobrowolnej będą i głaskali, bo pan, ja nawet z rozmawiałem z tym, z, z dowódcą jednostki, nie? I mówi, słuchaj, no jak ja go, wy... on przyjdzie i, nie... i zrezygnuje, no to ja dostanę opierdziel, że zrezygnował. A jak jeszcze się poskarży, że, że tam było coś nie tak, no to jeszcze mnie pokarają, nie? No a jak jest yy, właśnie, jak taki młody żołnierz teraz przychodzisz, jak ty byłeś, jak się zderzałeś, to są sprawnością fizyczną i to jest innego rodzaju człowiek, inny sort. Mówię o takim, wiesz, nastawieniu psychicznym do wojska, jak zaczyna i psychofizycznym, czyli tym, tej jego sprawności też nie. Niektórzy mają ochotę, a załóżmy sprawności nie mają. I starzy żołnierze, którzy też mają już 30 parę lat na karku, którzy mają służby też prawie już 15 lat, mówią, że przychodzą młodzi no i są, mają gorszą sprawność niż oni, tak? Taki 20 latek. Wiadomo, zdarzają się też sprawni żołnierze, ale jest z tą sprawnością gorzej. I myślę, że dlatego w tej chwili już przy tej nowej ustawie, która weszła, znaczy nowa, ona już nie jest taka nowa, ale ustawa o broni ojczyzny, już nie ma takiej możliwości, że jak masz 2 z WF-u, to cię wyrzucą. Obligatoryjnie, bo tak było, nie? Jak miałeś dwóch z WF-u, to wyrzucali. Nie, że... No to coś się z takim gościem, co ma dwuje z WF-u robi w wojsku? No możesz go zaopiniować na ocenę 2 i wtedy też żeg żegnasz się z nim, no, albo możesz go zaopiniować na ocenę 3 i go zostawić. No ale co z nim zrobisz, jak wiesz, że pójdziesz z nim na poligon i on tam będzie, wiesz, zostaje z tyłu i będziesz musiał się o niego martwić, nie? No na przykład. dowódcy sobie różnie radzą, w, na przykład próbują gdzieś tam popołudniami ich tam szkolić z tego WF-u, ale wiesz, jeżeli ktoś nie chce, no to co zrobisz? To problem jest generalnie. No jest troszkę problem z tym wf z WF-em, tak mi się wydaje, nie? A co myślisz o tych wszystkich generałach, którzy też są już na emeryturze i tak ochoczo występują w tych wszystkich publicznych telewizjach, dając te wszystkie mądre rady, co tam w wojsku trzeba robić, a jak mieli swój czas i to był też twój czas, to tych zmian jakoś niespecjalnie tam chyba doświadczyłeś. Nie, nie, ja tam zmian nie doświadczyłem, to mówię to jest cały czas. I, i komentarze, które, które są pod moimi filmami też mówią, że kurde, 20 lat się nic nie zmieniło, odszedłem z wojska 20 lat i kurde, mówisz chłopiec, co bym tam był, nie? No wiesz, no, ktoś tam musi to to, jak, to, jak Taki generał jest na emeryturze, przyszłą nie ma emerytury jakiejś takiej. Z, z czego to wynika? Ta chęć potrzeby dzielenia się tą swoją opinią generalską na emeryturze. Nie, no jakieś... jakieś szkło? Też, też budują jakiś swój wizerunek chyba no. może eksperta i tak dalej, nie? A twoim zdaniem to są eksperci? Czy, czy firmy z rodzinne? Ka z albo... każdego można czy... zrobić eksperta. No. Byli eksperci od, wiesz, od jedynie nam dobrej i znanej choroby, która męczyła nas przez dwa lata. Teraz są eksperci od wojny, nie? No właśnie. Jak to, jak to nazywasz? Celebrytka? Celebrytka, no. Celebrytka. No właśnie słyszałem ostatnio u ciebie też na tym, że to że wojsko jest taki problem, nie? Że jest nakupione tych szczepionek? No, ja teraz, się śmiałem z tego. że tego, wszystkich wyszczepić, bo nie, nie bardzo wiedzą, co z tym bo zrobić. No, cywile, tak? cywile nie chcą się szczepić, bo już wiesz, ta cała nagonka minęła, już w telewizji tego nie ma, no to żołnierze chcą wyszczepić, no bo pójdą na rozkaz, nie? Bo to no tak pozostawało. Że jest rozkaz i masz się. Je... Znaczy, rozkazu nikt ci nie da, tak żeby pisemnie ci dać, nie? Ale były akcje typu, że w sobotę y, zostają żołnierze, ci, którzy nie, się nie chcą poddać. Szczepionce to zostają na jakimś tam zbiórce i tam indoktrynacja, że trzeba się tutaj dla dobra wspólnego itd. i tak dalej, jakie są zalety tego. Albo napisał do mnie też skoczek z powierzchnią desantowy, że nie może skakać ze spadochronem, bo nie przyjął szczepionki. I co to oznacza dla niego, że co? No nie może wykonywać swoich zadań. To no tak samo jakby kierowcy zabronił kierować. Samochodem prowadziłem. On nie chciał się zaszczepić. Nie chciał się zaszczepić, to mu zabrali, z, z, zabronili skakać ze spadochronem. A ty się zaszczepiłeś? No oczywiście, że nie. No i co, przetrwałeś? Przetrwałem, ale to ja już byłem wtedy, wiesz, jak ta nagonka była, to już byłem na wylocie. tu. To... Ja, czy na emeryturze? Jeszcze nie, ale już wiesz. A było ci, śniadanie? nie? Haszczak: szczepimy się, a ja tam zawsze mówiłem: haszczak: szczepcie się.